Dziś opowiem o cichym zabójcy zdrowia, który doprowadza nas do zdrowotnej ruiny. Tym cichym zabójcą jest przewlekły stan zapalny o niewielkim nasileniu. Jest niebezpieczny dlatego, że go nie odczuwamy tak jak zapalenia o dużym nasileniu, a objawy, które daje, są praktycznie niezauważalne. To wszystko powoduje, że podstępnie trawi nas od środka, bez naszej wiedzy. Niestety, przewlekły stan zapalny, nawet ten o niewielkim nasileniu, to poważne ryzyko dla naszego zdrowia, bowiem wolne rodniki, które generuje, są współodpowiedzialne za wiele przewlekłych chorób, a w tym tych najcięższych. I żeby Państwu zobrazować i uświadomić zarazem, z czym możemy mieć w przyszłości do czynienia, czyli jakie mogą być konsekwencje przewlekłego stanu zapalnego, nawet tego niewyczuwalnego, chciałbym zacytować Państwu zdanie naukowców właśnie na ten temat. Czytamy. Dlaczego przewlekłe zapalenie jest niebezpieczne? Ponieważ objawy są trudne do zauważenia. Wiele osób nie zdaje sobie sprawy, że chroniczne zapalenie jest dla nich problemem, dopóki nie zostanie zdiagnozowana u nich poważna choroba. Dalej czytamy. Nieleczone przewlekłe zapalenie może uszkadzać zdrowe komórki, tkanki i narządy i może powodować wewnętrzne blizny, śmierć komórek i uszkodzenie DNA we wcześniej zdrowych komórkach. Ostatecznie może to prowadzić do rozwoju chorób, potencjalnie upośledzających lub zagrażających życiu, takich jak rak czy cukrzyca typu drugiego. No więc, jak widzimy, przewlekły stan zapalny uszkadza nasze ciało od środka w sposób podstępny, dlatego że nie jesteśmy jego świadomi. No i teraz powstaje pytanie. Skoro to wiemy, że takie niebezpieczeństwo istnieje, no to co możemy z tym zrobić, aby wykryć w swoim organizmie przewlekły stan zapalny? O tym, jakie badania pomogą nam wykryć przewlekły stan zapalny, opowiem na końcu tego filmu. Natomiast teraz przejdziemy do rzeczy najważniejszych. Otóż teraz opowiem Państwu, co powoduje, co generuje ten ukryty i przewlekły stan zapalny w naszym ciele. Mając tę wiedzę, możemy go usunąć i uchronić swoje zdrowie. Jednym z największych winowajców, można by powiedzieć, że wręcz generatorów czy też rozsiewaczy wolnych rodników, a tym samym przewlekłego stanu zapalnego, jest nadprogramowa tkanka tłuszczowa. Zatem jak nie trudno wywnioskować, utrata kilogramów zmniejsza ukryty stan zapalny. Dlaczego tak się dzieje? Dlaczego usunięcie nadmiaru tkanki tłuszczowej gasi stan zapalny w naszym ciele? Ponieważ tkanka tłuszczowa jest aktywna metabolicznie. Wytwarza m.in. czynniki prozapalne, które nasilają stany zapalne. Na przykład interleukiny, a w tym interleukinę 6. Dowiedziono tego w badaniach. Jak możemy przeczytać w jednym z nich, trzymanie wagi w ryzach jest wręcz niezbędne do obniżenia wskaźnika stanu zapalnego, czyli CRP w naszym organizmie. Pewna analiza wykazała, że już utrata 5% masy ciała w postaci tkanki tłuszczowej zwiększa szansę na osiągnięcie pożądanego wskaźnika stanu zapalnego, czyli CRP, uwaga, ponad dwukrotnie. Zatem jeśli chcesz zgasić przewlekły stan zapalny w swoim organizmie, ten niewyczuwalny, pierwsza rzecz, musisz schudnąć. Ale oczywiście to nie wszystko. Przewlekły stan zapalny, ten o niewielkim nasileniu, pojawia się w naszym ciele, jeśli prowadzimy niewłaściwą dietę. Dietę, która uboga jest w substancje przeciwzapalne, a obfituje w produkty prozapalne. Substancje przeciwzapalne, głównie, choć nie tylko, to przeciwutleniacze. A przeciwutleniacze znajdują się w licznych owocach i warzywach. Jeśli tych brakuje w naszej diecie, nasz organizm może mieć problemy. Z drugiej strony możesz mieć dobrą ilość przeciwutleniaczy w swojej diecie, ale w tym samym czasie możesz dostarczać do ciała związki, które wzmagają stan zapalny. Chociażby rafinowane węglowodany czy tłuszcze trans i tym samym zniweczyć prozdrowotne działanie substancji przeciwzapalnych. Dlatego też warto prowadzić dietę zrównoważoną, dietę różnorodności. Dietę, która nie tylko dostarcza nam wszystkich niezbędnych witamin czy też minerałów i bogata jest w przeciwutleniacze, ale w tym samym czasie pozbawiona jest tych szkodliwych, prozapalnych czynników. Sami naukowcy jasno definiują, że jakość diety jest odwrotnie powiązana z poziomem białka stanu zapalnego w naszym ciele, którym możemy zmierzyć stan zapalny,
czyli białka CRP. A teraz skończmy już z teorią i odpowiedzmy sobie zatem na fundamentalne pytanie. To co w takim układzie powinniśmy jeść, żeby dosłownie ugasić stany zapalne w naszym ciele? Jak pokazują badania, taką przysłowiową gaśnicą stanów zapalnych jest dieta śródziemnomorska. W jednym z badań u mężczyzn, którym podawano posiłek przyrządzony według zasad diety śródziemnomorskiej, doszło do obniżenia stanu zapalnego, a w tym wskaźnika CRP, już 2 godziny po jego spożyciu. Powtórzę jeszcze raz. Już tylko 2 godziny po posiłku według zasad diety śródziemnomorskiej, w której jemy wszystko, bez jedzenia śmieciowego czy też bez przetworzonych pokarmów, obniża przewlekły stan zapalny w naszym ciele. Pomijam fakt, bo to nie jest temat dzisiejszego odcinka, że tę dietę praktykują ludzie najdłużej żyjący na tym świecie, czyli ludzie żyjący w niebieskich strefach, którzy prócz wyjątkowej długości życia cechują się kilkukrotnie mniejszą zapadalnością na choroby przewlekłe, a w tym choroby sercowo-naczyniowe i oczywiście nowotwory. Ale powyższy, bardzo obrazowy przykład nie jest odosobniony. W jeszcze innej publikacji czytamy, że pogromcą stanu zapalnego jest dieta bogata w owoce, warzywa oraz błonnik. Kolejne analizy dowodzą, że warto w niej uwzględnić także kawę i zieloną herbatę. W końcu pomocne może być kakao i gorzka czekolada. A skoro już jesteśmy przy temacie diety, to warto pamiętać o tym, że również niewłaściwa, nieurozmaicona, monotonna dieta generuje stan zapalny w naszym ciele, ponieważ jest przyczyną niedoborów. A niedobory określonych witamin i pierwiastków, o których zaraz Państwu opowiem, to kolejna przyczyna przewlekłego stanu zapalenia, który manifestuje się na przykład podwyższonym wskaźnikiem CRP w badaniach laboratoryjnych. Zatem, braki których witamin nasilają stan zapalny w naszym ciele? Umyślnie rozpocznę od witaminy C, której niedobory wzmagają stany zapalne. Mówię umyślnie, dlatego że witamina C to jedna z witamin, która występuje właśnie w owocach i warzywach, których duże ilości występują w diecie śródziemnomorskiej, o której była mowa przed chwilą. W badaniu pod tytułem Stężenie witaminy C w surowicy i poziom stanu zapalnego czytamy. Stwierdzono, że stężenie witaminy C w surowicy jest odwrotnie powiązane ze stężeniem wskaźnika stanu zapalnego CRP, zarówno u mężczyzn, jak i u kobiet. Czyli im mniej witaminy C, tym większy stan zapalny w naszym ciele. I żeby była jasność, my tu wcale nie mówimy o sytuacji, w której w organizmie pojawia się zauważalny niedobór witaminy C, na przykład w postaci szkorbutu. My tutaj mówimy o stężeniach niższych, ale wciąż mieszczących się w tzw. ustalonych normach administracyjnych. To tylko pokazuje, jak ważna jest witamina C w utrzymaniu zdrowia całego organizmu. I oczywiście tutaj może pojawić się pytanie. Dlaczego małe stężenie witaminy C nasila stan zapalny w naszym ciele? Z bardzo prostej przyczyny. Ponieważ witamina C jest silnym przeciwutleniaczem, czyli wyłapuje wolne rodniki, a tym samym gasi stany zapalne. A ja przypominam, że my wciąż rozmawiamy o niedoborach, które powodują wzmożony stan zapalny w naszym ciele. Kolejnym niedoborem, który generuje przewlekły stan zapalny w naszym ciele, jest brak witaminy D. Czytamy o tym w badaniu z 2015 roku, w którym badacze dowodzą, iż niedobór witaminy D był powiązany ze wzrostem wskaźnika stanu zapalnego u osób starszych w miastach. Otóż niedobór witaminy C nasila stan zapalny dlatego, że odpowiednie stężenie tej witaminy we krwi trzyma w ryzach różnego rodzaju komórki prozapalne. Ale prócz witaminy C i witaminy D są jeszcze inne witaminy, których niedobory także nasilają stany zapalne w naszym ciele. Kolejną z nich jest witamina A. O tych odkryciach czytamy w badaniu naukowym sprzed roku, w którym naukowcy wskazują, iż niedobór witaminy A zwiększa stan zapalny, a niewystarczające spożycie tej witaminy zwiększa ryzyko przewlekłej obturacyjnej choroby płuc. Poza tym oczywiście niedobór witaminy E, która jest silnym przeciwutleniaczem, ma ten sam efekt co niedobór witaminy C, D oraz A. I w końcu niedobór witaminy K, której niedobory występują rzadziej, znacznie rzadziej niż witamin poprzednich, ma ten sam efekt.
Natomiast, tak jak powiedziałem na początku tego punktu, to nie tylko niedobory witamin, ale także minerałów nasilają stany zapalne. A najczęstszym z nich jest niedobór magnezu. Czytamy o tym w badaniu pod tytułem Niedobór magnezu i zwiększony stan zapalny, w którym naukowcy wyjaśniają, że niedobór magnezu uwalnia do naszego ustroju różne czynniki prozapalne. Przewlekłe zapalenie może pojawić się również w przypadku niedoborów cynku, gdyż jak dowodzą naukowcy, niedobór cynku nasila odpowiedź zapalną poprzez zwiększenie aktywności komórek odpornościowych. W końcu, jeśli mówimy o niedoborach minerałów, które nasilają stan zapalny, to warto zaznaczyć również, że niedobory wapnia nasilają stan zapalny. Ale co bardzo ważne, w przypadku wapnia istnieje pewne odstępstwo od reguły. Trzeba pamiętać, że również nadmiar wapnia generuje stan zapalny w naszym ciele. Czytamy o tym w badaniu pod tytułem Spożycie wapnia w diecie jest powiązane z poziomem białka sera aktywnego, gdzie w treści odnajdujemy informacje. Badanie to wykazało, że spożycie wapnia w diecie było odwrotnie powiązane ze stężeniem białka sera aktywnego, które jest miernikiem stanu zapalnego. No dobrze, czyli zróbmy takie bardzo krótkie podsumowanie tego, co wiemy do tej pory. Wiemy, że nadmiar kilogramów nasila stan zapalny w naszym ciele. Wiemy także, że nieodpowiednia dieta, a w tym braki warzyw i owoców, a także produkty przetworzone, to kolejny czynnik, który nasila stan zapalny. W końcu przewlekły stan zapalny o niewielkim nasileniu jest wynikiem niedoborów różnych witamin i pierwiastków, o których właśnie powiedziałem. Ale to wciąż nie koniec. Powinniśmy pamiętać także, że nasilenie stanu zapalnego w naszym organizmie może być wynikiem naszej bierności, czyli braku aktywności fizycznej. Chociaż tutaj należy zaznaczyć, że zarówno całkowity brak aktywności fizycznej, jak i również jej potężny nadmiar w postaci nadprogramowej, nieludzkiej aktywności fizycznej czy też wysiłku fizycznego, to dwa stany, które nasilają stany zapalne. Zatem jeśli wykryją Państwo u siebie przewlekły stan zapalny, badaniami, o których powiem zaraz, to warto poświęcić chwilę czasu w skali dnia na ćwiczenia aerobowe, które, jak się okazuje, łagodzą stany zapalne. A ćwiczenia aerobowe to pływanie, bieganie, chodzenie, tańczenie, jazda na rowerze, czy na przykład skakanie na skakance. W badaniu pod tytułem 16 tygodni ćwiczeń zmniejsza poziom białka sera aktywnego u młodych kobiet. Czytamy. Badanie to wykazało, że 16-tygodniowy program ćwiczeń aerobowych znacząco obniża poziomy CRP u młodych kobiet, szczególnie u tych, które były otyłe. I ten typ ćwiczeń jest w ogóle najlepszym typem ćwiczeń dla utrzymania zdrowia, bez względu na wiek. Natomiast, tak jak powiedziałem wcześniej, nadmierne ćwiczenia potrafią w niesamowity sposób nasilić stan zapalny w naszym ciele. Przykład? Naukowcy zaobserwowali, że poziom wskaźnika stanu zapalnego, czyli CRP, po przebiegnięciu ultramaratonu wzrasta nawet 40-krotnie i utrzymuje się na tym samym poziomie nawet do 6 dni po odbyciu biegu. Oczywiście, ultramaraton jest to skrajny przypadek intensywnego, a wręcz nieludzkiego wysiłku fizycznego. Natomiast szacuje się, że ponad 2,5 godziny takiego bardzo intensywnego wysiłku ciągiem jest już tą ilością wysiłku fizycznego, która wzmaga stan zapalny w naszym ciele. Dlatego, jak to często bywa w naszym życiu, nie zawsze więcej znaczy lepiej. Dalej, mało kto wie o tym, że stan zapalny w naszym ciele mogą powodować zaburzenia snu. Myślę, że ostatnią rzeczą, której spodziewalibyśmy się po zaburzeniach snu, jest to, że zwiększą stan zapalny w naszym ciele. Jedno z badań wykazało, że natężenie stanu zapalnego wzrasta nawet przy częściowym braku snu. A teraz punkt, który dla wielu osób będzie ogromnym zaskoczeniem, ponieważ opowiem o alkoholu, który może mieć dwojaki wpływ na stan zapalny w naszym organizmie. Okazuje się, że niektóre napoje alkoholowe nasilają stan zapalny, co raczej zaskoczeniem nie jest. Niemniej jednak, niewielkie ilości wina mogą gasić stany zapalne. Czytamy o tym w badaniu pod tytułem Umiarkowane spożycie wina wiąże się z niższym ryzykiem stanu zapalnego w ciągu 8 lat. Nie jest to oczywiście dzieło przypadku. Pamiętajmy,
Wina, a w szczególności te czerwone, mają wysoką koncentrację polifenoli, czyli związków przeciwzapalnych. Jednak żeby była jasność, nie traktujcie Państwo tego, co teraz powiedziałem, jako zachętę do spożywania alkoholu. W końcu nie bez powodu wyraźnie kilkakrotnie wspomniałem o umiarze. Czyli jeśli popijamy sobie czyste alkohole, to nasilamy stany zapalne. Natomiast wino w niewielkich ilościach działa odwrotnie. A skoro była mowa o alkoholu, to powiem o najwierniejszym przyjacielu alkoholu, czyli o tytoniu. Tutaj tylko jedno zdanie, tak w ramach uzupełnienia. Nawet nie będę przytaczał dowodów w postaci badań naukowych, bo to nie ma większego sensu. To jedno zdanie brzmi następująco. Jeśli palisz regularnie, to wiedz, że nasilasz przewlekły stan zapalny w swoim ciele. Koniec kropka. No dobrze, wiemy zatem, dlaczego przewlekły stan zapalny o niewielkim nasileniu jest groźny dla naszego ciała. Ponieważ zwiększa ryzyko przewlekłych chorób, takich jak nowotwory, czy też na przykład cukrzyca. Po drugie, wiemy już, jakie są najczęstsze przyczyny tego stanu. To m.in. zła dieta, otyłość i niedobory witamin i pierwiastków. A skoro już to wszystko wiemy, odpowiedzmy sobie na pytanie. Jak zdiagnozować u siebie przewlekły stan zapalny? Bo przecież wiemy, że przewlekły stan zapalny o niskim nasileniu daje skąpe, praktycznie niezauważalne objawy. Pierwszym badaniem, które nam to umożliwi, którego nazwa przetaczała się już wielokrotnie w dzisiejszych badaniach, jest wskaźnik CRP. Prawidłowe wartości wskaźnika CRP, który informuje nas o stanie zapalnym w naszym ciele, powinna wynosić poniżej 5 mg na litr. Natomiast wartości między 5 a 10 mg na litr wskazują na stan zapalny o niewielkim nasileniu, czyli ten, o którym dziś rozmawialiśmy. W końcu wartości CRP powyżej 10 mg na litr wskazują na wysoki stan zapalny w organizmie, a powyżej 100 mg na litr świadczą o poważnych chorobach zapalnych, a w tym chorobach autoimmunologicznych. Innym badaniem, które może pomóc nam zdiagnozować przewlekły stan zapalny w naszym ciele, jest badanie poziomu prokalcytoniny. Prokalcytonina, przypomnę, jest to związek, z którego tworzą się hormony tarczycy. Jej stężenie we krwi jest praktycznie niewykrywalne. Jest mniejsze niż 0,1 mikrograma na litr. Ponieważ u zdrowych osób prokalcytonina bardzo szybko przekształcana jest w kalcytoninę. Natomiast jeśli w naszym organizmie toczy się przewlekły stan zapalny, to prokalcytonina wytwarzana jest przez wiele narządów, a następnie uwalniana jest do krwi. A tam jej stężenie wzrasta, ponieważ w takich okolicznościach cała prokalcytonina nie jest w stanie być przekształcona do hormonów tarczycy. Drodzy widzowie, jeśli ktoś z Państwa ma do mnie jakiekolwiek pytanie, to przypomnę, że na Państwa pytania odpowiadam na prywatnej grupie na Facebooku. Przypomnę także, że uczestnictwo w tej grupie jest kompletnie darmowe. Jeśli chcecie Państwo zapisać się do tej grupy, link do tej grupy umieszczam w opisie tego filmu. A na dziś z mojej strony to wszystko. Dziękuję za Państwa uwagę. Jak zawsze, zapraszam do następnego odcinka. Do usłyszenia.